Miśki, jako że ja ostatnio mam w ogóle, nie mam czasu, w ogóle nie mam czasu, ponieważ zbliża się sesja, a ja... To, że jestem w dupie, to myślę, że jest spory eufemizm. Dlatego dzisiaj polecimy sobie bez żadnego skrypciku, totalnie na freestylu. Ostatni odcinek z oglądaniem moich prac na uczelnię był takim odcinkiem i odcinek, który pojawi się później, czyli przegląd memu z moją siostrą również jest odcinkiem na freestylu. Ale rzadko kiedy komentuję rzeczy, nie przygotowując się do tego wcześniej. Ja mniej więcej wiem już, co tam będzie, ale dużo reakcji będzie naprawdę spontanicznych. No więc, co będziemy dzisiaj oglądać, kochani moi? Wiecie, co mi się wyświetliło ostatnio na Facebooku? No po prostu algorytm Facebooka już prawdopodobnie zrozumiał to, że gdzieś do tej twarzy przypisane są te wszystkie gówna produkowane przez 5 Minute Crafts, albo Trum Trum, albo jakieś Crafty Panda, czy whatever. No i wysłali mi, znaczy wyświetlili mi filmik właśnie 5 Minute Crafts, ale to nie było DIY, dlatego też ten odcinek nie nazywa się DIY, ponieważ to były porady dotyczące savoir-vivre'u. No i co ja wiem na temat savoir-vivre'u? Niewiele, ale nadal więcej niż oni, w sensie, no po prostu zobaczmy to razem, przeżyjmy to wspólnie. Wiecie, jaki jest mój cel w tym filmiku? Żaden odkrywczy, po prostu... Ten filmik, który będziemy oglądać, jest tak kurczę durny. Jest tak durny, że ja nie mogłam się powstrzymać po prostu. Truizmy, które oni tam mówią, to są kurcze rady na zasadzie: jak pijesz wodę z butelki, to musisz najpierw ją odkręcić. To będzie nasz poziom i tutaj będziemy gdzieś w tym oscylować. Jedziemy z tym śledziem. Kochani, nie wiem czy wiecie, ale kiedy wysiadacie z samochodu w spódnicy bądź też w sukience, to pokazywanie gaci publicznie no nie będzie najlepszym pomysłem. Cieszę się, że mogłam was zbawić tą informacją. Albo na przykład, że jak przychodzi wam żarcie, jak jesteście w restauracji ze znajomymi, żeby od razu nie pieprzać go, bo im będzie przykro, że oni jeszcze nie dostali jedzenia. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteś w gronie swoich takich... może to ja się narażę komuś, ale jeżeli jesteś w gronie swoich super dobrych znajomych, ziomeczków, ja bym żarła normalnie, ja nawet bym się jeszcze z nich śmiała, że jeszcze nie mają jedzenia. No ale rozumiem, jesteśmy na jakiś... Tak, no nikt o tym nie wiedział wcześniej. Kochani, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale odgrzewanie ryby w mikrofalówce w pracy jest słabym pomysłem. Ja mam wrażenie, że ja oglądam film przygotowany dla kurczę kosmitów, którzy mają przybyć na planetę Ziemia i oni nic nie wiedzą na temat ludzkości, na temat w ogóle tego, jakie zasady panują w społeczeństwie i oni tu przybywają, żeby zobaczyć, jak wygląda świat i ci inni kosmici, którzy już tutaj kiedyś byli i byli tam tydzień na planecie naszej, to przygotowali im taki filmik instruktażowy, jak się zachowywać, żeby jak zachowuje się człowiek, co robi człowiek, jak wyglądają relacje ludzkie, jak wyglądają zachowania ludzi, czy ludzie piją wodę. I w ogóle zwróćmy jeszcze uwagę na to, jak genialnym posunięciem jest zaproponowanie komuś zamiast obiadu, pełnowartościowego obiadu z rybą, kocich chrupków. W ogóle to wygląda na moje jak kocie chrupki, wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli chcecie, ale chrupki, obiad, gdzie jest obiad? To tak jakbym powiedziała: o, mamę, jestem głodna, kiedy obiad? A mama by powiedziała do mnie: no, zjedz cukierka. Ludzie i tak w dzisiejszych czasach mają mało czasu na to, żeby jeść pełnowartościowe posiłki i wydaje mi się, że taki lifehack powinien polegać na tym, że oni im pokażą, jakie inne rzeczy można przygotować sobie do pracy, które będą nadal pełnowartościowym obiadem, a nie będą smrodzić. No kto? No kto ma takie jaja, żeby pójść gdzieś do pracy i odgrzeć sobie w mikrofali rybę, żeby jebało kurwa na całe piętro? No kto? Ale za to ludzie sobie przynoszą sałatki, kanapki, albo, uwaga, szalona myśl, idą na przerwie na obiad. O, to jest
To jest jedyna przydatna rzecz. Dużo osób jest jakieś kurcze upośledzonych. Jeżeli ty, człowieku, stajesz na środku schodów, drogi, chodnika i zawalasz tą drogę i stoisz tam i ludzie muszą cię wymijać, nie nazywaj siebie Polakiem, nie nazywaj siebie człowiekiem. Ja zróbmy z tego kampanię społeczną, w sensie rozwieźmy jakieś plakaty na ulicach, jakieś billboardy, jakieś, nie wiem, reklamy w telewizji zróbmy o tym, żeby nie stawać na środku i nie przeszkadzać ludziom przechodzić, bo to jest takie ważne. Jezu, 5 Minute Crafts, dziękuję wam, bo ja cały czas grzebałam normalnie w zębach i teraz dopiero się skończyłam, że to jest nie okej, że to źle wygląda. Jakbym siedziała z kimś na obiedzie i ta osoba wyjęłaby pierdolną nić dentystyczną i zaczęła sobie wygrzebywać okruszki z zębów, to chyba bym się zesrała ze śmiechu. Kim jest wasz target? Czy to są ludzie, którzy urodzili się wczoraj? Czy to są naprawdę kosmici? Bo mi się wydaje, że teoria z kosmitami jest jak najbardziej na miejscu, bo ludzie, którzy nie mają pojęcia, najprostsze mechanizmy w świecie, jak działają, grzebać sobie w zębach w restauracji nicią dentystyczną, to jest mniej więcej taki absurd, jak na przykład, nie wiem, napisać własną piosenkę, a potem zrobić do niej teledysk i w tym teledysku pokazać, że nie zna się tekstu własnej piosenki, albo na przykład napisać piosenkę o Gucci, w której nie masz na sobie nic z Gucci. Zapomniałam, że to jest polski YouTube. Retard alert! Zapinanie rozporka obcemu typowi na jakiejś imprezie. Kto posunąłby się do takiego czynu? Wyobrażacie sobie sytuację, w której stoicie z jakimś typem na imprezie, czy to jest jakiś wasz dalszy znajomy, albo jakiś w ogóle typ z dupy i widzicie, że gacie mu widać przez otwarty rozporek i pierwsza myśl, jaka przychodzi wtedy do głowy, to kurwa, zapiąć ten rozporek własną ręką, jego spodnie? Którzy ludzie tak robią? Tak drę mordę, że aż mi się pić chce strasznie. Kochani, tego też prawdopodobnie nie wiecie, mianowicie kiedy idziecie do restauracji na randkę i zamówicie sobie porcję jedzenia jak dla konia, to nie będzie fajne. Aż przypomina mi się pewna scena z pewnego polskiego filmu. Mniej więcej ten sam poziom absurdu i humoru. Ja poproszę krem z homarów, carpaccio z łososia, soup de truffe, a na drugie carbonate flamand, pomme allumette, a do tego assiette périgourdine. Może wezmę jeszcze poulard sauce suprême et pâte fraîche. A potem cappuccino i na deser loda. Przynajmniej wiemy, że Polska nie jest osamotniona w takim myśleniu i że to jest jakaś taka wada ludzi ogólnie. Jakaś dysfunkcja umysłu w ogóle społeczeństwa, a nie tylko w Polsce, więc to jest w sumie pocieszające w pewien sposób. Dotykanie obcych ludzi nie jest okej. Kto tak robi? Kto tak robi? Kto tak postępuje, że bierze i po dupie! Ja nie wzięłam dzisiaj chyba swoich leków. To normalne! Dotyka obcych ludzi w pracy, jakichś swoich współpracowników, swoich podwładnych albo przełożonych po dupie. Kto tak robi? Na jakim świecie wy żyjecie? Hej dzieci! Dzisiaj w naszym super ekstra filmiku na temat zasad savoir-vivre powiemy wam bardzo dobrą radę. Kiedy spotykacie się z ludźmi, którzy nie są wam bliscy, którzy są obcy albo są po prostu waszymi jakimiś znajomymi, no to nie klepcie ich po dupie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zostawcie 500 tysięcy łapek w górę, 4 miliony wyświetleń. To nie jest problem zasad dobrego wychowania. To jest problem molestowania ludzi w pracy. Wiecie, co jeszcze powinno być w tych poradach? Ktoś zostawia drzwi niezamknięte na klucz i jest ta opcja, ta zła, ta B opcja, że ktoś, obcy sąsiad wchodzi i sobie zabiera na przykład i wynosi, nie wiem, telewizor, a potem dobra opcja, tak postępujemy i widzi te drzwi i przechodzi obok i nic nie wynosi stamtąd. To są wnioski na poziomie przedszkolaka. Co tutaj się zadziało, moi drodzy? Ja nie wiem. No, więc dobrnęliśmy do końca.
Ja jestem zmęczona tym, a jeszcze czeka mnie tak bardzo dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia. No, ja się z wami będę żegnać, widzimy się za tydzień. Elo.